Witaj, witamy Cię w kolejnym odcinku Xtreme Hardware Oblamamity. Z tej strony Konrad Akagosu Pietrusiński. Konrad Pietrusiński Akagosu i Michał Wobozil, znany jako emerytowany overclocker, Extreme Addict. Już po 60, także wszystko ma swój początek i koniec. Tak bywa. W każdym razie dzisiaj opowiemy Ci o bardzo ciekawym zagadnieniu, mianowicie SLI przy przepustowości 2x8 PCI Express versus 2x16, czyli przykładowo procesor posiadający 16 linii PCI Express versus procesor posiadający 40 linii PCI Express. Jakie były różnice kiedyś, jakie są dziś, co z czego wynika i jak to wygląda w grach. Michał zaraz opowie Ci troszkę na ten temat ze strony stricte technicznej. Ja opowiem Ci o różnicach. Zanim zobaczysz testy, opowiem Ci o tym, że różnica, co mnie osobiście zaskoczyło, kiedy robiłem te testy, sięga nawet 20% i więcej. W niektórych tytułach, to trzeba zaznaczyć, przy podsumowaniu, kiedy sobie zobaczysz te testy, opowiem Ci gdzie, co i jak, po prostu zrobimy sobie podsumowanie. Natomiast co jest ciekawe, ten skurczybyk kiedyś namawiał mnie, jak z racji tego, że już parę lat temu zostałem entuzjastą konfigów multi-GPU. Polak mądry po szkodzie. Dokładnie tak. Namawiał mnie do tego, przestań robić to SLI na procku z 16 liniami. Ja mówię, dobra, gościu tam gada farmazony, nie obchodzi mnie to. Ja myślałem, że wiem lepiej. No ale w końcu namówił mnie, mówi sprawdź. Jak raz sprawdziłem, jak działa SLI na procesorze, który ma 40 linii, nie byłbym w stanie wrócić do innego procesora i od tej pory zawsze staram się ludziom uświadamiać, że po prostu przy obecnych kartach graficznych i obecnych procesorach, przy obecnej mocy kart graficznych szczególnie, robienie SLI na topowych kartach, na procesorze, który nie zapewnia odpowiedniej przepustowości, mija się z celem. Dlaczego tak jest? Niech opowie Michał. I bardzo dobrze. Nawet mnie Konrad zanudził, więc teraz trochę ciekawej strony technicznej. Więc zacznijmy od tego, że przede wszystkim trzeba rozróżniać zapotrzebowanie na przepustowość PCI Express względem kart AMD i względem kart NVIDIA. AMD już od dłuższego czasu jakoś znacznie lepiej alokuje zasoby poprzez PCI Express, dlatego na kartach AMD zobaczymy mniejszy spadek wydajności. Szczególnie jest to widoczne w przypadku liczenia kryptowalut, gdzie tak naprawdę PCI Express razy jeden jest całkowicie wystarczające. A dlaczego? Jest na to bardzo proste wytłumaczenie. W przypadku, kiedy karta graficzna liczy kryptowaluty, przesyłane są dane hash, które są w postaci paru megabajtów. Natomiast kiedy gramy w gry, wymagające gry, szczególnie nowoczesne gry, to mamy w obecnych czasach, w wysokich rozdzielczościach, przesyłamy ogromne ilości tekstur. Więc tak, w przypadku kart NVIDIA już od dłuższego czasu jest widoczny większy narzut na linię PCI Express. Dlatego też wydaje mi się, że NVIDIA nigdy nie zdecydowała się na rozwiązanie, żeby wyeliminować mostki SLI. AMD od czasów 290X-ów całkowicie porzuciło mostki Crossfire i wszystko idzie po PCI Expressie. Co ciekawe... Sprawdzić się w słowo. Warto powiedzieć o mostkach SLI HB, które są dedykowane kartom o architekturze Pascal. Natomiast również działają na kartach o architekturze Maxwell. Nie są wykrywane jako mostek High Bandwidth, jednak ja zauważyłem, że dają lepsze skalowanie. Inaczej, jeśli mówimy o mostkach SLI-a, są trzy rodzaje, ludzie nie są świadomi. Jest stary, zwykły mostek, jest mostek NVIDIA z LEDami, on był przed oficjalnym wprowadzeniem mostka High Bandwidth, HB, z Pascalami. Natomiast w specyfikacji mostek z LEDami jest praktycznie o wydajności High Bandwidth. W oficjalnej specyfikacji NVIDIA ma znacznie wyższą przepustowość od zwykłego, standardowego mostka SLI, który jest dołączany na przykład do płyt głównych. Więc tak naprawdę pomiędzy mostkiem z LEDami a mostkiem HB nie ma dużych różnic, aczkolwiek wciąż jest przewaga ze strony technicznej w mostku HB. No widzisz, mi mówiłeś jakiś czas temu, co mnie w ogóle zdziwiło. Zresztą często mówisz mi rzeczy, których nie wiedziałem wcześniej i się dowiaduję nowych rzeczy, także no jest to wartościowe. Nie martw się, nawet redaktorzy wielu portali mnie się pytają o rzeczy. Wiem jak to jest. Nieraz gadaliśmy na ten temat. Natomiast mówiłeś mi to, co chciałem powiedzieć, o tym, że niejednokrotnie do benchów binowałeś mostki SLI. Tak, to jest bardzo ciekawe.
Szczególnie największe różnice widoczne były w przypadku giętkich mostków. Dlatego nie jestem ich, szczerze mówiąc, nie jestem ich dużym fanem. Podejrzewam, że to wynika po prostu z fizycznego uszkodzenia się. Jak mostek jest giętki, tak zwany flexible, to bardzo łatwo, jak któraś z części mostka się zegnie, to już wtedy część ścieżek może być uszkodzona i jest gorsze przesyłanie sygnałów. Więc też zauważyłem, że różnią się wydajności mostki pomiędzy mostkami dołączanymi na przykład do płyt MSI-a, Asusa, Gigabyte'a, więc to wszystko zależy. W przypadku benchowania pod azotem rzeczywiście miałem sytuację, kiedy miałem na stole 20 różnych mostków i dobierałem dwa, które oferowały największą wydajność. Ewentualnie dwa, które nie dawały żadnych artefaktów. To też właśnie w przypadku giętkich mostków często się zdarza, że są przekłamania obrazu, kiedy mostek jest wadliwy. Też nowe mostki, które fizycznie wyglądały perfekcyjnie, dopiero co rozpakowane, które miały problemy z wydajnością albo problemy z synchronizacją ekranu, właśnie artefakty. Albo linie, albo zielony ekran. Już widziałem różne cuda, X-Files. Wszystko. No właśnie, chciałem się Ciebie zapytać o pewną rzecz, ponieważ zanim mostki... Przepraszam, że Ci się jeszcze wtrącę, ale właśnie dlatego dla mnie zawsze mniej problematyczne było rozwiązanie AMD od kart 290 bez mostków po PCI Expressie. Nigdy nie miałem problemów już z ekranem, z wydajnością, zawsze było w porządku. Ja mam do Ciebie takie pytanie, bo dużo osób, w ogóle zanim mostki High Bandwidth od NVIDII, czy od EVGA, czy też innych vendorów, tylko chodzi o mostki High Bandwidth, były dostępne na rynku, to sposób łączenia paskali do SLI, tak żeby uzyskać powiedzmy tą przepustowość mostka High Bandwidth, był taki, że łączyło się dwa flexy. Pamiętasz to, nie? Wiesz, o co chodzi. I co ciekawe, ja na swojej platformie, na X99, kombinowałem z różnymi mostkami właśnie flexy. Na każdym były artefakty. Jak konsultowałem to z wieloma ludźmi, którzy również posiadają platformę X99 i chyba nawet my rozmawialiśmy na ten temat, to też te osoby mówiły mi, że łączenie na przykład 2080 czy Titanów X Pascal mostkami 2x Flex na platformie X99 jest problematyczne. Podejrzewam, że to jest kwestia przepustowości właśnie po portach PCI Express. Jest to bardzo prawdopodobne. Też, jako że to jest NVIDIA, nie można wykluczać czynnika sterowników. Czyli sterowniki NVIDIA są dosyć znane z wielu blokad. Niestety, to jest niestety ostatnia polityka NVIDII, że wszystko, szczególnie jeśli chodzi o Pascale, wszystko związane z extreme overclockingiem i nawet z mocniejszym overclockingiem na co dzień, jest niestety poblokowany już na kartach Pascal. Nie możemy zrobić prostego power limit modu, którego znaliśmy od kart 680, 780, 980 serii, ponieważ kiedy teraz zrobimy prosty mod, czyli połączymy albo usuniemy i złączymy punkty lutownicze, albo po prostu nałożymy na przykład cynę, albo przylutujemy miedziany drucik do rezystorów shunt odpowiedzialnych za power limit. W przypadku starych kart mieliśmy całkowicie wyłączony power limit. Power limit nas nie ograniczał. Nigdy sterowniki już nie zrzucały taktowań ze względów na ograniczenie poboru energii. Przekroczenie limitu. Natomiast w przypadku kart Pascal, kiedy zrobimy ten mod, mamy zablokowane taktowanie GPU na poziomie 135 MHz w tak zwany Power State 8. W najniższej możliwej, na najniższej możliwej wartości. Dlaczego? Ponieważ od architektury Pascal NVIDIA zrobiła zabezpieczenie w sterownikach, że jeśli power limit jest wyłączony, to karta jest całkowicie zblokowana. Ale wchodzi w tych Pascalach. Oczywiście to jest bardzo wartościowa wiedza, o czym mało kto wie, także warto posłuchać Michała, bo jakby nie patrzeć, jeśli po świecie pije wodę niegazowaną i gazowaną, z tego co wiem, no i wygrywa różnego rodzaju zawody w OC. W każdym razie zaraz przejdziemy do testów, w których zobaczysz, jak radzą sobie dwie karty. To są akurat moje prywatne karty GTX Titan X Maxwell, podkręcone, zwodowane. Zobaczysz, jak radzą sobie na procesorze i7-5930K, podkręconym na 4,6 GHz, przy stwierdzeniu plus 4,0
Anchor, czyli tak zwany podsystem pamięci na platformie X99, szczególnie przykład channelu, jeżeli chodzi o pamięci, ma tu również znaczenie w kwestiach wydajności. W każdym razie, zanim zobaczysz testy, powiem Ci, że no, różnica, szczególnie w jednej grze, była druzgocząca. Kilkukrotnie powtarzałem te testy, bo po prostu nie wierzyłem w to, co widzę na ekranie. No ale sam musisz się przekonać, kiedy zobaczysz testy, szczególnie w jednej grze, kiedy zobaczysz wyniki, będziesz wiedział, o jaką grę chodzi, to sam się mocno zdziwi. In the jungle.
Dobra, jesteśmy teraz po testach. Jak sam widzisz, na pewno zaszokował Cię szczególnie jeden. Zaraz powiemy sobie coś na ten temat. Natomiast po kolei. W Wiedźminie 3 różnica to jest około 20 klatek. W 4K około 10 klatek. W Tomb Raiderze różnica około 6 klatek. Nie jest to dużo. Znacznie mniej niż w Wiedźminie. Ale Battlefield 1... O kurwa! No, prawie 50 klatek różnicy między trybem pracy 2x8 versus 2x16. To trzecia karta by czegoś takiego nawet nie dała, bo Freeway SLI tak dobrze się nie skaluje. Chociaż podejrzewam, że w Battlefield 1 mogłaby dać bardzo dużo, bo ta gra jest po prostu fenomenalna, jeżeli chodzi o użycie CPU, GPU, SLI i wszystkiego co możliwe. No, po prostu to wygląda niesamowicie. Co powiesz na ten temat? Inaczej, jeśli chodzi o prędkość PCI Express, ja już od dawna zauważyłem i to już na starszych generacjach, szczególnie w przypadku konfiguracji multi SLI, kiedy w przypadku moich azotowych platform, kiedy byłem na zimie, podkręcałem, żeby zdobyć rekordy i kiedy widziałem, że coś jest nie tak z moją wydajnością, powinienem mieć na przykład tam 400 punktów więcej w 3D Marku, czy 1000 punktów więcej w 3D Marku. Wtedy zawsze odpalam GPU-Z, sprawdzam prędkość PCI Express każdej karty i wtedy się okazuje, jedna karta albo straciła PCI Express na przykład z razy 8 na razy 4, albo razy 2, albo generację PCI Express z 3.0 na 2.0, a w ogóle 1.1 to już w ogóle popłakać się można. Nie, ale autentycznie za każdym razem w konfiguracjach multi GPU, kiedy jedna z kart pracowała w wolniejszym trybie niż powinna, wyniki były bardzo słabe. Ale nie tylko w SLI-u, nawet na pojedynczej karcie. Kiedy walczę o rekord i nagle coś jest nie tak z moją wydajnością, na przykład przy Demarku na wyżyłowanych taktowaniach powiedzmy 980 Ti, aktualnie moja ulubiona karta, jeśli chodzi o ekstremalne OC, bo była naprawdę fenomenalnie dopracowana przez vendorów. Nvidia jeszcze aż tak bardzo nie ograniczyła OC w sterownikach. Stworzyła specjalne BIOSy pod ciekły azot, tak zwane XOC BIOS, które swoją drogą już Nvidia zakazała tworzenia BIOSów pod ekstremalny overclocking. W każdym razie, ale w każdym razie, na przykład w pierwszym teście, w Firestrike'u Extreme, kiedy już tylko pierwszy test ma ile tam klatek? Około tak ekstremalnie wykręcony GTX 980 Ti w pierwszym teście, w Firestrike'u Extreme. Na singlu zdobywa tam ponad 80 FPS-ów. Chciałem powiedzieć, że około 90. Nie, 980 Ti ponad 80 FPS-ów. I tak, kiedy straciłem na przykład generację PCI Express z 3.0 na 2.0, to już widziałem po klatkach, po 10 FPS-ów mniej. Zgadza się, ja również robiłem test na jednej karcie. PCI Express 2.0 razy 16 versus PCI Express 3.0 razy 16. Ten test możesz zobaczyć, to będzie bardzo krótki test, ale możesz zobaczyć go w naszym innym materiale. Wyniki w Battlefieldzie również będą bardzo szokujące. Ale inaczej, należy dodać, że im szybsza karta graficzna, czyli albo ekstremalnie podkręcona, albo po prostu topowy model, im teraz szybsze są karty graficzne, tym bardziej widać zależność, szczególnie o Nvidia, że jednak linie PCI Express się liczą. Kiedyś nie miało to znaczenia. Na przykład pamiętam na GTX-ach 680, nawet na GTX-ach 980 to były marginalne różnice. Co ciekawe, też warto dodać, że warto dodać, że oficjalnie, kiedy się patrzy na specyfikację, ktoś pomyśli, PCI Express X16, generacja 2.0, generacja 3.0, kosmetyczna zmiana. Nie, akurat w przypadku architektury PCI Express był ogromny skok, nawet większy niż z 1.1 na 2.0, był pomiędzy 2.0 i 3.0. W przypadku wielu sygnałów przepustowość została zwiększona parokrotnie. Dlatego też widać tak ogromną różnicę wydajności, kiedy nie we wszystkich sygnałach oczywiście, ale widać jednak ogromną różnicę wydajności przy topowych kartach, kiedy karta zacznie pracować w trybie 2.0. Zgadza się. Podsumowując, jeżeli chcesz mieć najlepsze wyniki osiągane przez Twoje karty graficzne, idź po prostu w platformę X99, tak żebyś mógł uzyskać na procesorze z 40 liniami PCI Express, tak żebyś mógł uzyskać PCI Express 2x16. Po prostu. A gdzie jest obalamy mit? Obalamy mit. To mieliśmy powiedzieć na początku, ale mówimy na końcu. Tak, podsumowując, obaliliśmy mit. Zrób to, co chciałeś zrobić. Obalamy mit. Obalamy mit.
Do SLI tylko platforma, aktualnie tylko platforma X99. Nigdy nie jedź w półśrodki. Po prostu rób coś tak, żeby było to konkretne. Oglądaj nasze kolejne materiały, pozdrawiamy Cię serdecznie, zasubskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę, jeśli Ci się nie podobało, daj 17 łapek w dół, albo 2 razy 16, nie 2 razy 8. I zapraszamy Cię do kolejnych materiałów. Trzymaj się, pozdrawiamy Cię serdecznie. Ekipa X Team Hardware.